Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Doktor Mateusz Machaj, Wolna Przedsiębiorczość, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Rozdział pierwszy: Ekonomia jako dziedzina życia. Z tego rozdziału dowiesz się, dlaczego ekonomia dotyczy każdego człowieka, dlaczego w ekonomii chodzi nie tylko o pieniądze i dobra materialne, dlaczego ekonomia ani nie moralizuje, ani nie demoralizuje, dlaczego każdy człowiek kieruje się motywem zysku, ale pojmowanym indywidualnie i subiektywnie. Myślenie ekonomiczne. Ekonomia kojarzy się wielu osobom przede wszystkim z dziedziną życia polegającą na zarabianiu pieniędzy. Ekonomia, podatki, banki, finanse, przedsiębiorstwa wszystko to zdaje się sprowadzać do jednego zarabiania i wydawania pieniędzy. Sama nazwa ekonomia pochodzi od dwóch greckich słów oznaczających w połączeniu naukę o gospodarstwie domowym, czyli niejako naukę o zarządzaniu pozyskiwaniem pieniędzy i ich wydawaniem. W rzeczywistości jest to bardzo wąskie spojrzenie na ekonomię, które sprawia, że może być ona postrzegana jako nauka ograniczona, ale także zarezerwowana dla wąskiego grona specjalistów. Tymczasem jest to dziedzina wiedzy dotycząca różnych aspektów życia wszystkich ludzi, zajmująca się zagadnieniami niekoniecznie związanymi z pieniędzmi. W codziennym użyciu łatwo napotkać zastosowanie terminu ekonomia w szerszym znaczeniu w powiązaniu z dobrami materialnymi, a nie tylko z samymi pieniędzmi. Samochody osobowe z automatyczną skrzynią biegów mają najczęściej dwa tryby jazdy: sportowy i ekonomiczny. Chodzi oczywiście o zdolność samochodu do przyspieszania i jednocześnie wiążące się z tym zużycie paliwa. Tryb sportowy pozwala na bardziej sprawne rozwijanie prędkości, w domyśle szybsze dojechanie do celu, ale za cenę większego spalania benzyny. Natomiast cenem trybu ekonomicznego jest niskie zużycie paliwa, stawiane w tym wypadku wyżej od przyspieszenia. Tryb ekonomiczny pozwala na ekonomizację zużycia paliwa, czyli jego gospodarne, bardziej oszczędne wykorzystanie. Wybierając ten tryb, przedkładamy możliwość dojechania w więcej miejsc nad możliwość szybszego dojechania do tych, które chcemy odwiedzić w pierwszej kolejności. Podobnie rozumujemy w innych sytuacjach życia codziennego. Gdy budujemy dom, zastanawiamy się, jak najlepiej ogrzać go w zimie, czy zdecydować się na ogrzewanie gazowe, elektryczne, a może rozważyć jeszcze inne rozwiązania. Gdy spodoba nam się komiks na komputerze, to niekoniecznie od razu będziemy chcieli cały wydrukować, mając na uwadze zbyt szybkie zużycie tonera. Gdy ktoś przypomina nam o zgaszeniu światła, również uzasadnia to tym, byśmy oszczędzali prąd, a więc myśleli ekonomicznie. Ale co to właściwie znaczy myśleć ekonomicznie? Przykłady z samochodem, ogrzewaniem domu czy zużyciem prądu w zasadzie najczęściej sprowadzają się do rozważnego wydawania pieniędzy. Rzeczywiście, kiedy w życiu codziennym mówimy o ekonomizacji, mamy głównie na myśli pilnowanie, by fundusze nie wyciekały zbyt szybko z naszego portfela. Ale ekonomizowanie, czyli gospodarne korzystanie z zasobów, nie ogranicza się tylko do samych pieniędzy, nie ogranicza się nawet do najczęściej nabywanych za pieniądze dóbr materialnych. Ekonomia jako nauka o ludzkich wyborach. Ekonomia to nauka, która bada konsekwencje faktu, że ludzie muszą cały czas dokonywać wyborów. Każdy z nas ma ograniczone zasoby, dobra lub środki, których może użyć do osiągnięcia jedynie niektórych spośród wszystkich swoich celów. Tak naprawdę każde nasze działanie wiąże się z dokonywaniem wyboru, dlatego też ekonomizujemy wszystko, czego dotyczą podejmowane przez nas decyzje. Pierwszą i podstawową decyzję podejmujemy w kwestii tego, co zrobić z naszym czasem. Nie bylibyśmy w stanie robić jednocześnie kilku rzeczy nawet gdybyśmy byli Supermanem, bo nawet on napotyka ograniczenia. Musimy wybrać, czy wolimy pracować, czy odpoczywać, czytać książkę, czy korzystać z komputera. Tym samym dokonujemy ekonomizacji naszego czasu. Dla jednych jest to wybór bardziej przykry, dla innych mniej. Jednak z pewnością dla każdego wybór ten jest nieunikniony. Jak widać ekonomia nie musi dotyczyć tylko pieniędzy. Nie musi nawet dotyczyć całego społeczeństwa, bo do pojawienia się problemu ekonomizacji wystarczy jeden człowiek. Robinson Crusoe ze znanej powieści Daniela Defo musiał podejmować decyzję, jak ekonomizować posiadane zasoby i czas, nawet wtedy, gdy nie miał jeszcze żadnego kontaktu z innymi ludźmi na wyspie. Zatem ekonomia nie jest nauką o zarabianiu pieniędzy, chociaż dla wielu to najbardziej interesujący jej aspekt i najtrudniejszy. Nie jest też nauką o bogactwie materialnym, jest to nauka o ludzkich wyborach podejmowanych codziennie w różnych okolicznościach. W ekonomii podstawowym przedmiotem analizy jest człowiek i jego potrzeby, które w żargonie ekonomicznym bywają nazywane preferencjami. Czy wiesz, że ekonomia rozwijała się najpierw jako dziedzina moralizująca i pouczająca ludzi, na przykład o tym, jaka cena jest sprawiedliwa, albo czy sprawiedliwe jest pobieranie odsetek od pożyczek? Jednak z czasem w ciągu ostatnich 250 lat stała się odrębną i sformalizowaną dziedziną wiedzy, która nie poucza ludzi, jak mają się zachowywać ani co kupować. Współcześnie celem ekonomii jest opisanie tego, jak ludzie rzeczywiście postępują, a nie tego, co powinni robić. Subiektywny charakter potrzeb Każdy człowiek jest inny i ma swoje indywidualne potrzeby. Dlatego mówimy, że potrzeby są subiektywne, czyli indywidualne, zależne od osobistego widzimisię. Nie oznacza to wcale, że ekonomia nie jest nauką obiektywną, gdyż jak najbardziej taką nauką jest. Ekonomia to obiektywna nauka o subiektywnych potrzebach człowieka. Mogą to być potrzeby niematerialne, np. kulturalne, a czasem nawet wydawałoby się tak absurdalne jak potrzeba czytania horoskopów. Ktoś będzie wolał słuchać utworów Bacha, ktoś inny zdecyduje się na słuchanie zespołu YouTube. W tym samym czasie jeden widz wybierze się do kina na awatara. Drugi będzie wolał kibicować Realowi Madryt albo oglądać Bolka i Lolka. Zadaniem ekonomii nie jest wychowywanie ludzi i zmienianie ich potrzeb. Ekonomia nikogo nie poucza, nie podejmuje się osądów etycznych i nie umoralnia. Z drugiej strony należy pamiętać, iż ekonomia sama w sobie nie jest amoralna i nie twierdzi, że wszystkie systemy moralne są tak samo słuszne. Ekonomia wybiera drogę pośrodku między umoralnianiem a demoralizowaniem. Milczy w tematach dotyczących moralności. Ekonomia zakłada tylko, że ludzie stawiają przed sobą konkretne cele związane z zaspokajaniem potrzeb. Nie tylko potrzeby są subiektywne, podobnie jest w ekonomii z pojęciem zysku. W języku potocznym zysk zazwyczaj odnosi się do kwestii finansowych, jednakże w sferze ludzkiego działania zysk oznacza po prostu osobistą korzyść psychiczną, niekoniecznie związaną z pieniędzmi czy dobrami czysto materialnymi. Ktoś będzie szczęśliwy czytając mądre książki, ktoś inny przekładając między palcami złote monety. Jednej osobie będzie zależało na korzystaniu ze wszelkich uciech życia, innej na budowaniu rodziny i ogniska domowego. Ponieważ ludzie są różni, to każdy ma swój osobisty rachunek zysków i strat i na swój subiektywny sposób rozumie szczęście, do którego dąży w życiu. Oczywiście nasze poglądy i przekonania nie są niezmienne. Wprost przeciwnie, życie to pasmo nieustającej osobistej przemiany, aczkolwiek na każdym jej kroku to my kształtujemy je indywidualnie.